Kiedy jakaś inicjatywa trwa już 10 rok, to może się wydawać, że jej prowadzenie jest usystematyzowane i nudne. Ale w naszym przypadku tak nie jest. I teraz chciałybyśmy opowiedzieć, dlaczego 10. edycja programu Lato w Teatrze była wyjątkowa. To, co dla mnie jest szczególnie ważne i miało nasilenie w 10. edycji Lata w Teatrze, to ilość spotkań z ludźmi i możliwość dzielenia się doświadczeniami i refleksjami, zarówno podczas dużego szkolenia organizowanego przed latem, przed wakacjami, jak i podczas wizyt w trakcie trwania warsztatów. Ale szczególnie ważne było coś, co wprowadziłyśmy po raz pierwszy, czyli ewaluacja Lata w Teatrze, która działa się w 4 miastach w całej Polsce, podczas której mogli się spotkać realizatorzy i po prostu porozmawiać ze sobą o swoich doświadczeniach, o swoich pomysłach i o tym, co się udało, a czego się nie udało zrealizować. Wprowadziłyśmy także w tym roku po raz pierwszy moduł wizyt studyjnych, i one polegały na tym, że realizatorzy, którzy już przynajmniej 2 razy prowadzili Lato w Teatrze w ciągu wakacji, mogli zaprosić do siebie osoby, które są zainteresowane robieniem projektu w ramach lata i opowiedzieć im o tym, jak właśnie wyglądały warsztaty w ich miejscowościach prowadzone przez nich. Lato w Teatrze, podróże w ramach Lata w Teatrze i spotkania z ludźmi pozwalają rozwijać się nam i rozwijać się temu programowi i sprawiają, że możemy myśleć głębiej o sensie tego, co robimy. W projekcie namiotowym, który jest częścią Lata w Teatrze, w tym roku najważniejsze dla mnie było to, że ruszyliśmy w kierunkach, których do tej pory jeszcze nie odwiedzał namiot cyrkowy. I tak udało nam się poznać ludzi pracujących w domach kultury w województwie podlaskim, lubuskim i opolskim. I już od 2 lat jest tak, że zapraszamy tylko pojedynczych liderów z domów kultury w całej Polsce, a to oni zapraszają inne domy kultury do współpracy przy tym projekcie. Dzięki temu oddajemy pałeczkę tym, którzy wiedzą najwięcej i najlepiej o swoich regionach. I bardzo cieszę się, że przy tym projekcie Pippi Pończoszanka jest z nami Teatr Pinokio. I to wieloletnia współpraca naszej instytucji i tej instytucji pozwala nam przekazywać dalej jakieś nasze doświadczenie bycia we współpracy długofalowej. Bardzo cieszę się też, że te współprace, które rodzą się między domami kultury w całej Polsce, przekładają się też na to, co dzieje się w całym programie Lato w Teatrze, bo w 10. edycji wielu uczestników projektu namiotowego miało szansę wziąć udział też w konkursie grantowym. 10. edycję chciałyśmy też świętować w sposób szczególny, bo zaprosiliśmy wszystkich beneficjentów i osoby, które kiedykolwiek miały jakiekolwiek związki z programem Lato w Teatrze do Górzna, a tam przez 2 tygodnie wcześniej, przed świętem Lata w Teatrze, wyjątkowa grupa, z którą wcześniej nie pracowaliśmy, czyli studenci szkół artystycznych, przygotowywali spektakl w wyjątkowej przestrzeni namiotu cyrkowego i też dla mnie, jako dla prowadzącej, była to w tym roku wielka, niezwykła i zupełnie fascynująca przygoda, a samo świętowanie Lata w Teatrze okazało się wyjątkowym spotkaniem z ogromną liczbą osób, radosnym, miłym, dobrym czasem. Słyszę Lato w Teatrze, myślę, wielka mapa Polski, na niej ludzie, piękne miejsca, lasy, jeziora. Kiedy słyszę Lato w Teatrze, myślę, dużo satysfakcjonującej, ciężkiej pracy. Słyszę Lato w Teatrze, myślę, praca, nie. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w 11. edycji Lata w Teatrze.